Wreszcie się wystroiłem na takiego Belzebubika! Zwykle. こら、ふざけないでよ。あのどっこいしょ、あーどっこいしょ、どっこいしょ。No siema dzieciaki pomrowiaki, a dzisiaj już kolejna straszna historia od was. Nawet się mówię, wystroiłam. Tak. Jak wiecie, historie, które najbardziej mnie przerażają, to historie o takich dziwnych, tajemniczych, nawiedzonych babciach, które przybijają piątkę wieczorami z Belzebubkiem. Odkąd pamiętam, w moim domu, nie tylko w mieszkaniu, ale i w całym budynku dzieją się różne dziwne rzeczy. Wiem, że wiele osób obwinia o nie moją babcię, matkę mojego ojca. Ja nie jestem inna i całkowicie rozumiem ich podejrzenia. Moja babka jest naprawdę złą osobą, zawsze potrzebuje ofiary, uwielbia wyrządzać ludziom i zwierzętom krzywdę. Często ogranicza się ona do zastraszania, gnębienia przez słowa, ale w wielu przypadkach jej to nie wystarcza. Kilka razy usłyszałam, że moja babcia może być opętana. Przez dość długi czas uznawałam, że to gadanie w złości lub strachu. Jestem jednak osobą, która lubi drążyć i popytałam trochę w rodzinie. Dowiedziałam się, że bardzo dawno temu babka wywoływała duchy, wypytywała o różne rzeczy, nasyłała je na ludzi. Mama powiedziała mi, że rozmawiała kiedyś z siostrą matki mojego ojca. Tamta wyjawiła jej, że boi się o moją babcię, bo to idzie coraz dalej i że ona traci kontrolę. Często w domu słychać dziwne hałasy, szmery do złudzenia, przypominające szepty. Na schodach przy mieszkaniu mojej babci jęczą rury. Niby nic dziwnego, bo to stary budynek, ale słychać z nich również dźwięk przypominający drapanie. Można by pomyśleć, że szczury, ale mieszkając tu 20 lat, nigdy cienia szczura nie widziałam. Babka chodzi po ciemku po klatce schodowej w nocy. Kilka razy widziałam ją, jak stała na daszku blisko jednego z naszych okien i stała i się gapiła, przy czym śmiała się jak nienormalna. Wyglądała jak śmierć ze swoim wychudzonym wyglądem, cała zgarbiona, ze swoimi okropnie długimi, zakrzywionymi, kościstymi palcami. W sumie ma prawie 90 lat, wtedy można różnie wyglądać. Wiele razy, będąc sama w domu, czułam skierowaną w moją stronę bardzo negatywną siłę, która pałała niezwykłą agresją. Do tego ciąży tu stałe poczucie czyjejś obecności i obserwacji. W piwnicy poczucie czyjejś obecności jest wręcz przytłaczające. Towarzyszą mu różne stukania, czasem dźwięk otwierania lub zamykania drzwi skrytek. Od dziecka boję się piwnicy. Wiem doskonale, że nie tylko ja. Od zawsze czuję przerażenie na myśl, że mogłabym zostać zamknięta w tym miejscu. Nie padło jednak na mnie. Babka zamknęła w piwnicy dziewczynkę, moją sąsiadkę. Dziewczyna do teraz nie umie powiedzieć, ile czasu spędziła tam zamknięta w ciemności, bez telefonu i możliwości wyjścia. Waliła do drzwi i płakała, aż opadła z sił. Po długim czasie uratował ją sąsiad, który usłyszał wołanie o pomoc. Dziewczynka wyprowadziła się, doznała traumy i nie umiała dalej funkcjonować w tym domu. Jej mama powiedziała, że zawsze największym lękiem jej była ciemność. Zdarza się, że idąc wcześniej do pracy, tuż pod drzwiami czuję zapach, który należy typowo do babci. Jest to zapach ciężkich kremów i innych maści. Zapach ten utrzymuje się tuż pod drzwiami i co najwyżej dwa kroki od nich. Czuję go właściwie tylko po nocy pełnej koszmarów. Woń jest tak silna, jakby wiedźma stała pod drzwiami wiele godzin. Od czasu do czasu wydarza się także coś większego. Jedno z takich zdarzeń miało miejsce nieco ponad rok temu. Było to bardzo późną nocą. Czytałam, moja mama od dawna spała, słyszałam jej pochrapywanie z sąsiedniego pokoju. W pewnej chwili usłyszałam, jak ktoś w butach chodzi do przedpokoju. Słyszałam otwieranie szafek w kuchni, ktoś zaczął zbliżać się do mojego pokoju, próbował otworzyć drzwi. Gdy się
się nie udało, słyszałam tylko wystukane o drewno, kilkusekundowe, rytmiczne pukanie, po którym kroki się oddaliły i już ich nie usłyszałam. Chyba nie muszę mówić, jak kryczałam. Kilka miesięcy temu stałam w przedpokoju z kotem na rękach i gadałam do niego jak zwykle. Kot się naprężył i skierował wzrok w kierunku mojego pokoju. Usłyszałam kroki skierowane w moją stronę, które ucichły dopiero przede mną. Tego samego wieczora poczułam ogromną kulminację agresji skierowaną w moją stronę. Miałam wrażenie, że w każdym momencie coś może wywlec mnie za włosy przez okno. Jak na zawołanie, jakby ktoś pociągnął kosmyk moich włosów. Byłam wtedy sama w domu i nie miałam do kogo się zwrócić. Przerażona skuliłam się w kącie i przesiedziałam tam płacząc kilka godzin, dopóki nie zasnęłam na podłodze. Dodam tylko, że dzień przed tym zdarzeniem miałam małą wymianę zdań z matką mojego ojca. Tych rzeczy jest znacznie więcej, ale nie chcę tu pisać książki. Mam nadzieję, że nie jest to napisane zbyt chaotycznie. Pozdrawiam serdecznie Ciebie i inne pumrowiki. Te dziwne babcie to jest... No, ale ogólnie tak, przerażają mnie takie starsze panie, więc napiszcie, co myślicie o tej historii, jak widzicie, coś mi tutaj szaleje. Tutaj, jak widzicie, ja nie wiem, czy w ogóle wy widzicie, ale spójrzcie tutaj. Tutaj sobie leżałam o tu, bo ja sobie tu śpię, ja wam pokażę. I moja szafa była otwarta tak. I coś tutaj mi wystawało i widziałam dwoje oczu. Teraz sobie myślę, może to były te truskaweczki, ale dlaczego nie chcę to zbytnio wierzyć? Dlatego, że to były pierwszy raz w życiu to były tak wyraźne oczy, że trudno mi trochę uwierzyć, chociaż z drugiej strony ja sobie też tłumaczę, pewnie to te truskawki na bluzce. Ale to było niesamowite. Budzisz się i widzisz oczy, które się w ciebie wpatrują. I to nie były ludzkie oczy. Gdybym miała porównać, to w ogóle wyglądało trochę jak mordka małpki? Jakiegoś takiego małpiastego stworzenia? Tak więc to by było na tyle. Powiedzcie mi, co myślicie o tej historii, czy was przeraziła, czy przerażają was takie straszne, dziwne babcie, które przybijają piątki z Belzebubem, mają dziwne rzeczy i embriony ludzkie w słoikach i takie właśnie, takie to jest najbardziej. Dobra, widzimy się już niebawem z kolejną historią, tak, ale dziany, mteny, bye, buh.